W Suwałkach od kilku dni możliwe jest już rejestrowanie noworodka w Urzędzie Stanu Cywilnego i uzyskanie jego aktu urodzenia za pośrednictwem internetu. Od 1 czerwca nowonarodzone dzieci można rejestrować w formie elektronicznej w Urzędach Stanu Cywilnego. Polega to na tym, że za pomocą skrzynki ePUAP składamy odpowiedni wniosek. Jednak sam dostęp do sieci i obsługa platformy ePUAP to za mało. Potrzebne jest jeszcze, żeby za łatwo nie było, podpis kwalifikacyjny. To, co najważniejsze, ten wniosek musi być podpisany przez obojga rodziców podpisem kwalifikowanym, czyli nie wystarczy tutaj profil zaufany, musi to być ten podpis kwalifikowany. Po złożeniu takiego wniosku pracownik naszego Urzędu Stanu Cywilnego w ciągu jednego dnia odsyła akt urodzenia dziecka. Wymóg podpisu kwalifikowanego obojga rodziców ma swoje uzasadnienie, bowiem akt urodzenia to jeden z najważniejszych dokumentów w życiu. Musi być absolutnie wiarygodny. Mamy już jakieś takie rejestracje, czy jeszcze nie? Do dnia dzisiejszego jeszcze nikt nie skorzystał z takiej możliwości.